Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to pierwszy tego typu odcinek, jest to poradnik do Source Filmmakera i dzisiaj będziemy importować rzeczy z Team Fortress 2 do Source Filmmakera i będą to nowe kosmetyki między innymi lub nowe rzeczy, nowe bronie. Także zacznijmy i tak, jest to filmik, który był już, jest na angielskim YouTubie, tylko że ja chciałem zrobić też no dla YouTube'a polskiego, ponieważ nie każdy musiał widzieć tamten odcinek, a poza tym nie każdy też zna angielski i no myślę, że może być to też dosyć przydatny odcinek. I tak, wiem na przykład w Source Filmmakerze nie jestem jeszcze jakoś najlepszy, ciągle się uczę, staram jakkolwiek robić moje grafiki, jednak to też jest taki początek, myślę, i no jak dla mnie to jest trochę podstawa teraz w Source Filmmakerze, żeby mieć nowszy content. Także przede wszystkim potrzebny Wam będzie program, w sumie co ja mówię, przede wszystkim będzie Wam potrzebny Source Filmmaker, jak i Team Fortress 2. Następnie GCF Scape, link do niego będziecie mieli w opisie. Także pobieramy sobie go. Hop, pobieramy. I teraz przeprowadzę z Wami jego instalację. On nie jest trudna, po prostu w sumie klikamy cały czas. Tutaj akceptujemy, dalej. Ja sobie biorę skrót na pulpicie, instalujemy. No i odpalimy go sobie. Instaler sobie wyrzucę. A ja odpalę jeszcze dodatkowe trzy okienka. I teraz właśnie, bo cztery będą nam potrzebne dokładniej. I tak, pierwszym klikamy tutaj File Open, następnie wchodzimy w folder, tam gdzie jest nasz Team Fortress. U mnie jest on na dysku C i tutaj całą ścieżkę widzicie. Możliwe, że macie tak samo, bo to jest trochę taka standardowa instalacja dla akurat większości gier z Steama. Także wchodzimy w Team Fortress, TF i tutaj Wam się ukaże bardzo wiele plików. I z tych plików jako pierwszy wybierzcie sobie TF2 Misc Deer, ponieważ później jeszcze dodatkowo będziemy z nim coś robić. Następna kolejność już nie ma w sumie znaczenia, ale to ma znaczenie, żebyście wiedzieli, gdzie jest ten Misc. TF2 podłoga Misc, podłoga Deer.wpk. Także następnie wybieramy ten pliczek, TF2 podłoga Sound, podłoga Misc, podłoga Deer. Kolejny pliczek, czyli ten, TF2 podłoga Sound, podłoga VO, podłoga English, podłoga Deer. I ostatni na samym dole jest TF2 podłoga Textures, podłoga Deer.wpk. I tak, w pierwszym, przez to jest ważne, wybieramy Maps i z kontrolem. Z kontrolem Materials, Models i Particles. Extract. I musimy wejść teraz w nasz Source Filmmaker. Jeżeli macie tą samą ścieżkę jak przy Team Fortressie i nie zmieniliście nic w instalacji, to powinniście mieć bardzo podobnie, czyli wchodzicie w C, pliki programów, następnie w Steam, Steam Apps, Common, Source Filmmaker, Game i TF. I na TF naciskamy, nie wchodzimy dalej tu już, na TF naciskamy i OK. To samo robimy wreszcie, tylko że tutaj już wybieramy po prostu ten plik, który został i tak samo. TF, OK. Extract, TF, OK. Extract, TF i OK. I widzimy się za chwilę, jak się już te pliki zrobią. Dobra, kiedy już się zrobiło, wszędzie powinniście mieć napisane done, 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 done. No to teraz możemy to zamknąć. Sobie skrót tutaj umieszczę. I teraz możemy przejść do Source Filmmakera i zobaczyć, czy działa. O, proszę. I możemy nowy model wybrać.
Ja się wszystkie modele ładują i tu są na przykład z 2014 roku, ale 2020 jest coś. Powinno wyjść. Pokazuję. Ale tutaj są. To są między innymi właśnie nowe czapeczki DES20 z tego najnowszego. Widzicie, tutaj wszystkie przejeżdżają. Najnowszego z Mismas. Tutaj jest na przykład maseczka, która jest nowa. Także widać, działa. Mogę jak najbardziej sobie na jakąś postać ją założyć. Inżynier. O. I sobie zmienię miejscami, ponieważ mi jest tak wygodniej. I mogę sobie ją jak najbardziej mu założyć. I powinno wszystko ładnie działać. Jak tam na zero. No wchodzi mu w twarz, bo nie ustawiłem wszystkiego, bo jeszcze powinienem tutaj to ustawić i tak samo jak face. Ale dobra, tym się teraz nie bawimy. Na przykład ten pomponik też jest nowy. Też możemy go mu założyć, tylko że on się będzie pewnie pakować z czapką, także od razu mu ściągnijmy ją. Aha. Head, pyk, na zero. Jak widać, jest, tylko wchodzi na okulary, więc możemy mu chyba je zabrać, czy nie? Nie możemy. No ale jest, działa, jak widzicie. Także myślę, że dosyć fajnie. I możecie użyć nowych czapeczek. I no, taki inżynier teraz będzie w maseczce, która się zbudowała. I czapeczce nowej, która też się lekko zbugowała. Ale nie, no możemy ją też wyjąć ręcznie po prostu. Tylko blokujemy wszystko. Możemy ją wziąć, nie? Dobra. Tylko górę. O, w bok. Górę. O. I ma już dosyć dobrze założoną, tylko jeszcze trzeba poprawić trochę w bok. O, i miałby już dobrze założoną maseczkę. Widzicie, inżynier też się chroni. Jest dobrze. Dobra, to mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle w tym odcinku. Oczywiście w komentarzach możecie podawać swoje propozycje pogadanek. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!